Nie odzywam się, bo nie miałam czasu. Miałam dzisiaj tu nie jechać. Miałam być w domu, ogarnąć swoje sprawy, ale nie dało się. Ale w sumie cieszę się, że przyjechałam, bo mam poczucie, że dużo zrobiłam. No i coś się zaczęliśmy bawić. No tragedii nie ma. Są miejscami takie, że się ziemia rozchodzi pomiędzy ścieżkami. No ale jakoś idzie. Miałem ciepło przed chwilą i jeszcze będą takie pola, że no duży znak zapytania, czy to w ogóle pójdzie. Co? Nie działa. Hydraulika. Stoimy. O, nie mam mocy. Naprawdę. Co chwilę ten sam temat wraca. Niedziałającej hydrauliki, błędy wywala. No i rób co chcesz. Choinka. Całą instalację sprawdzać. Pomysłu nie mam. Nie jest to dobry widok. Wojtek sobie idzie. Plan był fajny. Zrobić sobie rzepaki przed wiaterkiem oczywiście, z rana. Bo później ma wiać. No i stoję. Stoję, nie działa. Nie wiem, szukam jakichś tematów masowych. Może to ten kierunek. Zacznę od Klemy. Słabo wygląda. Nie wiem, czy nie będę musiał pojechać tam półtorej godzinki do Sycowa. Zaraz się dowiem. A na razie to stoję i czekam. I może zadziała, bo tak najczęściej to było. Chwilę odczekałem i ruszało. Ale teraz jest chyba gorzej. Jadę, nie wiem na ile. Czekałem godzinę, ale nie, półtora godziny. Wojtek pojechał, już do Sycowa dojeżdża. Bierze całą taką wiązkę z klemą. Wymienimy tą klemę, bo jest gdzieś tam trochę pęknięta, chociaż napięcie mi tu dobre pokazuje. I trzyma się mocno. No ale już wymieniam co się da, żeby chociaż jakąś usterkę znaleźć i usunąć. Mam nadzieję, że to. Jeden spalony bezpiecznik. Odpaliłem, no i póki co jadę. Zobaczymy co dalej. 25 hektarów do zrobienia, będę cały dzień siedział. A normalnie bym to zrobił w 2-3 godziny. Więc no fajnie. Odpoczywam w tym traktorze, naprawdę. Wojtek właśnie poszedł po fenta. No nie wygląda to za ciekawie. Chyba przesadziłem. Chciałem popryskać. Czas goni. Ale to na ostatnich kawałkach oczywiście. Zostało może jeszcze z 3 hektary z 28. O, masakra. Powiem wam tyle. Nie zapowiada się ciekawie. To już widzę. No życie. Chciałem dobrze. Wiem jakie te pola tu są na końcu. Ale wszystkie kurde jakoś mi się udawało tam smyknąć. Takie grubsze tematy. No a teraz to nie. Tu jak coś nie wchodzić. Bo zassa. A jeszcze miałem taki głupi pomysł, żeby jak już mnie może wyciągną, żeby tu cofnąć. Ale już mi przeszło. Jak ledwo co stąd wylazłem.